Siemano, siemano. Dzień dobry, witamy Was. Radio Szostak TV. W ten piękny, słoneczny dzień w Warszawie. No nie jest słoneczny, ale jesteśmy my tutaj, więc może. I będziemy ruszać z kolejnymi pytaniami. Wymieńcie swój jeden ulubiony słodycz. Ja bardzo lubię... żelki. Wiesz, co mi się wspomniało a propos żelków? To co ostatnio mi o tym słoniku mówiłaś? Który to był słodzik? Nie słodzik, tylko czerwony barwnik. A barwnik? 120, który jest pozyskiwany z robaków. Ja Sylwia uwielbia czerwone żelki. Lubię, ale rzadko kupowałam te z naturalnym barwnikiem. Tak, jasne, nie wiem, na pewno. Dobrze. Jeżeli chodzi o mnie, to jakby tu odpowiedź jest mega... prosta, no dokładnie. Ja lubię wszystkie słodycze. Babeczki, pączki. Wszystko, co jakieś takie... karmelowe, czy jakieś takie... Krówki lubisz? O kurde, kocham. Co głupiego lub nieodpowiedzialnego zrobiliście w 2019 roku? Dobra, to zacznij ty, a ja pomyślę. No właśnie, to jest trudne pytanie. No nie wiem, takiego coś innego, tak? No, chyba to, że tańczyłem. Ale nie, no to było chyba... zwariowane też mieliśmy wymienić, nie? Tak, to było chyba takie naprawdę jakby dla mnie coś dziwnego i no mówię, nie mówię, że głupie, ale takie inne, co najwyżej głupka siebie mogą zrobić. Nie, to... Chociaż ja uważam, że bardzo dobrze ruszę liderkami. Fajnie było. Kogo wolicie? Donald Trump czy Władimir Putin? Czy no ja, jeżeli mam być szczery, to chyba z tej dwójki wolę Putina. Wiem, że jakby to jest bardzo kontrowersyjne teraz mówię i dużo osób pewnie stwierdzi, że jestem pojebany, ale jakby gdzieś mi się wydaje, że jakby przywódca kraju musi być osobą pewną i bardzo taką zdecydowaną. A jednak Putin, nawet jeżeli robi te rzeczy, które powiedzmy nie popieram, tak, to jednak robi wszystko, co jakby jest najlepsze dla jego kraju. Mam znajomych z Rosji i tak dalej i oni wszyscy są zakochani w nim. No to ja troszeczkę jednak chyba w opozycji stanę, bo mimo tego, że Trump jest postrzegany, jak jest postrzegany, to może jestem niedoinformowana, ale chyba raczej nie łamie praw człowieka oficjalnie. Akob, gdybyś był producentem dżemorów, o jakim smaku najchętniej produkowałbyś dżem? Na pewno przede wszystkim chciałbym zaskoczyć ludzi, tak? Czymś nowym i oryginalnym. Więc powidła z karmelu. Nie, dżem o smaku gumy balonowej. Naprawdę, dlaczego? Z czego jest, tego nie było nigdy jeszcze. No mówię ci. Nie tknęłam tego. Dżemy kojarzą się z naturą. Ale już akurat to, że gdybyś tego nie tknęła, to by było mi całkiem na rękę, przynajmniej ci nie wyjadała mojego jedzenia. Nigdy nie jest twojego jedzenia, Akob. Pomyliły ci się role. W jakich latach chcielibyście żyć najbardziej poza obecnymi? Mogłabym zobaczyć lata 60. Ja bym chciał żyć w starożytności. Naprawdę. Takim byś był? Nie wiem. Najeźdźcą. Najeżdżałbym krainę, porywałbym damy. Naprawdę, niewiasty bym porywał, grabiłbym. Grabie to narzędzie, które znajduje szczególnie wiele zastosowań. Ja bym się odnalazł, mówię. Dla mnie to byłoby. Byłbym jakimś faraonem, albo nie wiem. Jakiś. Faraon raczej. Sylwia, faraon był prawie jak bóstwo przed ludźmi. Ja myślę, że z moimi z moimi możliwościami bym mógł zająć spokojnie miejsce Juliusza Cezara. Ja jestem typowy samiec alfa, moim zdaniem, który jakby mógłby przywodzić narodem i zadbać o jego dobro. To nie jest śmieszne. Dobrze, a jakbyś był faraonem, to co byś zrobił dla narodu? Pytanie ode mnie. Na pewno zbudowałbym piękny pomnik swojej wspaniałej osoby. Jezu, widzicie. To już nie ma co się dziwić, czemu jest za Putinem. Co bym zrobił? No nie wiem, zainwestowałbym w jakąś rozwój naukę. Piramidę. To nie oni je zrobili. No kto? Jezu, błagam cię, Sylwia, nie mów, że... Ej, słuchajcie, moja żona wie, że piramidy zrobiły ufolutki. Nie wiem kto, nie mówię, że ufolutki, ale jakaś inna cywilizacja. Ja w przeciwieństwie do Sylwii jestem takim mocno przyziemnym chłopakiem, zwykły, prosty chłop. Nie jesteś. Tak, jest. Nie jesteś. To nie ja opowiadam, że wierzę, mamy kolejne pytanie. Że wierzę w duchy i jakieś tam inne rzeczy.
jakbyś doświadczył tych rzeczy, co ja, to może byś w coś... Sylwia była egzorcystą, bo doświadczyła dotknięcia. Nie, przecież nigdy nie byłam żadnego egzorcysty, nie doświadczyłam żadnego dotknięcia. Co to powiadasz za głupoty? Nie śmiej się z takich rzeczy, bo z takich rzeczy się nie żartuje. Przestań. Czy Szymon Hołownia to dobry kandydat na prezydenta? Co mi to mówi, Szymon Hołownia? A, ten to z Prokopem prowadzi program. Tak, bo podobno ma zamiar startować. Szymon Hołownia dla mnie jest taki... Dobra, nie znamy go. Ale grzeczniutki mi się bardzo wydaje. Może się mylę, wiadomo, ale jakby ja lubię, wiecie, takich ludzi z janiami, tacy wiecie, tacy... Gdybyście mieli mieszkać za granicą, w jakim kraju byście zamieszkali? Bo jakbym miał średnio pieniędzy, to bym wyjechał do miejsca, w którym mogę zarobić. A jakbym miał tak pod groma pieniędzy, to wyjechałbym... Albo Stany. Nie, ja w ogóle nie jestem za Stany. Jak możesz być albo nie być, jeżeli nigdy nie byliśmy? No ale nie wiem, ja bym wolał, jeżeli mówimy o takich bardzo zagranicznych miejscach... Ale on nie lubi Ameryki. Co jest w Stanach, czego nie mamy w Polsce? Wszystko mamy tak, w Polsce. Tak jak ja kiedyś arbuza nie lubiłam. Dopóki go nie zjadłam. Przestań, wolałbym właśnie jakieś, nie wiem, Bali, jakieś takie, nie wiem, właśnie takie, wiecie, egzotyczne miejsca, gdzie mógłbym dżunglę zdobywać. Co sądzicie o programie Big Brother i jego uczestnikach? Nie oglądamy. Jedyny Big Brother, jakiego pamiętam, to ten Gulczasem. Big Brother, który był z Manuelą Gulczasem. Kto tam jeszcze był? Czy ja powiem tak szczerze? Klaudiusz. Tak, Klaudiusz, Ireneusz. To był prawdziwy Big Brother. O, Sylwia, ta pani coś rozdaje. Poczekaj, to do jedzenia coś? Poczekaj, no. To są ciastka jakieś. Zdąży wyjść? Jesteśmy na drodze. Poczekaj, wyjdę po ciastko. Słyszysz? Myślisz, że zdążę? A tu jest zielone światło. No co ty, ma pani coś do jedzenia? Ja tak szybko... Nie wierzę. Chciałam ci powiedzieć, że zablokowałem. Jezu, Ako, przestań. Co mamy? Kanapki. Piekarnia Oskara. Ej, no daj mi jedną. Ja teraz? No, to była. Ja nie chcę. A to sam chlebek. A to co, mam suchy chleb jeść? Co ja wielbłąd jestem? Trzymaj. Czy sprawdzacie poziom smogu w Warszawie codziennie rano? Nie, codziennie rano nie, ale zdarza mi się odpalać jakąś aplikację i mamy oczyszczacz powietrza do domu, na który się uparłam. Ja mam do tego takie w ogóle podejście, że na zasadzie, że po co mam sprawdzać, i tak nie mam na to wpływu, na dużego. Ale przecież możesz sprawdzić, kiedy jest gorszy dzień, a kiedy słabszy. Ale i tak muszę wyjść, taka różnica. Tak, to jest rak, wyjdę ale z domu. On i tak wozi dupę samochodu. Sylwia, dlaczego Akop nie wygrał Tańca z Gwiazdami? Wiecie, nie wiem, czy wam mogę mówić o takich rzeczach. Mów, no co? Nie no, co? No prawda jest taka, że wiecie, byli tam lepsi ode mnie. Warunki tego programu, no i po prostu na pewnym etapie ktoś musi odpaść. Był to Akop, no bo tak, Akop nie jest też jakimś niemalże zawodowym tancerzem, więc... Na jaki temat dyskutujecie godzinami? Nie wiem, na jaki temat dyskutujemy godzinami. No żadne. Akop! Oszalałeś. Akop! Psychiczny. Pierwsza randka i kto płaci? Pierwsza randka była chyba na sushi. Tak? Nie wiem, czy trening na siłowni możemy obliczyć. Ja tego nie uznawałam za randkę, sorry. Błagam się. Nie, ja przyszłam na trening. Błagam cię, doskonale wiedziałem, że nie. Sylwia, proszę cię. Proszę cię, szanujmy się. Nie. Połowę treningu nie byłaś w stanie zrobić, bo wolałaś ze mną rozmawiać. No dobra, ale to nie była żadna randka. Była ja przyszłam randka do ciebie na trening. Na trening. A chłopie zbałamucił, zapraszając mnie na trening. Ale ja tego nie traktowałam jako randkę. Randka była na sushi. I wtedy Akop płacił. A zauważyłaś, że w naszym związku to ja jestem bardziej romantyczny i ten bardziej wrażliwy? A kiedy mi dawałeś kwiaty ostatnio? Dwa dni temu. Tam trzy. Trzy? Znowu.
Ale nie, no słuchaj, ale poważnie, zauważyłaś to, czy nie? Jesteś romantyczny? Jestem bardziej wrażliwy, romantyczny. Nie jesteś bardziej wrażliwy. Jestem bardziej wrażliwy. Ja na przykład bym... Chciałbym ci przygotować na przykład, nie wiem, świece i tak dalej, ale wiem, że nie lubisz takich rzeczy. Nie, to czego? Spróbowałeś kiedyś? Tak jak mi powiedziałaś i wystraszyłaś mnie już. Właśnie to jest problem kobiet. Kobiety czasami mówią facetom rzeczy, że czego nie chcą, a później udają, że jednak to chcą. No co ty gadasz? Tak, kiedyś powiedziałaś mi, nie, że nie. Nie, ja po prostu nie lubię takiego nadmiernego ciu-ciu. A ja lubię, wiesz, właśnie taka romantyczna muzyczka, świece. Nieraz siedzieliśmy przy świecach, na przykład w jakiejś restauracji, było bardzo miło i romantycznie. Na koniec szybki test. Jak się nazywał pierwszy człowiek na Księżycu? Armstrong? A, jest tak, Louis, Neil, Lance Armstrong. Louis Armstrong. No Louis. Lance? No nie, no Louis. 100%. Albo Louis, bo nie wiem, czy dobrze czytam. Louis to taka była piosenka Modern Talking. Astronaut Neil Armstrong. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Który kraj ma największą powierzchnię? Rosja, Chiny, Kanada? Rosja. Rosja. Ile jest planet w Układzie Słonecznym? 7, 8, 9. Chyba dwie od teraz. Było 7, ale nowa chyba... Nowa jakaś doszła. To 9. A nie 8? A nie dwie doszły? To na ile stawiamy? Kiedyś było 7, mi się wydaje. Ja na 8. Ja na 9. Kto wynalazł żarówkę? Edison, Tesla, Da Vinci? No wiadomo, że Edison. Edison, no. Kto dostał w tym roku literackiego Nobla? Olga Tokarczuk, Jarosław Kaczyński, Dorota Masłowska. Dorota Masłowska. Nie no, Olga Tokarczuk. To jesteś? Nie wiem, ja się nie znam, się nie to mam oszukiwać. Ile lat ma Ziemia? 4,5 miliarda, 250 milionów, 1,5 miliarda. No 1,5 to raczej nie. Ja obstawiam 4,5. No, się, no nie wiem, 250 milionów to trochę dużo. Za mało, miliard jest większy niż milion. A, milionów. No dobra, to pierwsze?